Jest 9. No i jest 9, wybiła 9, witam serdecznie. Witam jak co każdy drugi poniedziałek, przepraszam, piątek, co drugi, pierwszy piątek miesiąca Turkusowe Siadania Online. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy super gościa, naprawdę doświadczony człowiek, będzie mówił o odpowiedzialności. Zaraz do tego przejdziemy, ale zanim to jeszcze pokrótce, co my tutaj robimy, jaki jest cel naszych spotkań comiesięcznych i o co tutaj chodzi. Szybka prezentacja, 3 filary Turkusu. No, ktoś kiedyś zrobił badania, konkretna osoba, Fryderyk Lelu, między innymi to opublikował później, że są organizacje, które pracują inaczej, tak? I wyróżnia ich takie 3 filary. Pierwszy filar to jest samoorganizacja, kolejność jest bez znaczenia. Drugi to jest pełnia, czyli bycie autentycznym w pracy. I trzeci to jest sens, tak? Czy to, co my robimy, ma sens większy niż tylko zarabianie pieniędzy? No tak, w skrócie, nie będę teraz wchodził do szczegółów, bo dzisiaj będziemy się przede wszystkim zajmować odpowiedzialnością i tak naprawdę bez odpowiedzialności takie organizacje nie powstaną, tak? Jeżeli nie ma tego, to jest jedno z najbardziej kluczowych spoiw na początku. No i o naszej społeczności już działamy od 5 lat w kilku miastach, także serdecznie zapraszam do zobaczenia, jak to wygląda też w innych miastach, bo dzisiaj nagrywam akurat z Wrocławia, aczkolwiek nasz gość jest, z tego co rozumiem, z Warszawy i już oddaję mu głos. Sławku, witam cię serdecznie. Dzień dobry, czy mnie słychać? Słychać bardzo dobrze. Cieszę się bardzo. Witaj Łukasz, witam was wszystkich. Na spotkaniu będziemy mówić o odpowiedzialności, o kulturze odpowiedzialności, która, można powiedzieć, że opiera się o wiele podobnych zasad, tak jak słuchałem ciebie, Łukasz, zbliżonych do właśnie kultur turkusowych, czyli jak budować organizacje, w których ludziom chce się, są gotowi do tego, żeby tę odpowiedzialność brać, żeby wprowadzać, wdrażać w coś w swoich organizacjach, biorąc za to odpowiedzialność, mając też z tego większą satysfakcję. To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Ja poproszę cię, żebyśmy już też wyświetlili prezentację, która nam będzie towarzyszyć. Często nazywamy tą kulturę takim brandem biorę odpowiedzialność, bo to też związane jest z tym, że opiera się o założenie, że trzeba stworzyć takie środowisko, takie warunki w organizacji, żeby ludziom chciało się tę odpowiedzialność wziąć. I ja najpierw też zdefiniuję, jak rozumiem tę kulturę odpowiedzialności, jak tę odpowiedzialność poznajemy, a poznajemy od 17 lat mocniej, bo tak nazwaliśmy to podejście 5 lat temu, z kilku powodów, o których zaraz powiem za chwilę. Łukasz, też prosiłeś mnie o to, abyśmy się oparli o case'y i ja już od razu od case'ów chciałbym zacząć, więc na następnym slajdzie zobaczycie piękną recepcję, ta, w której ja się znalazłem w 2018 roku, troszeczkę inaczej wyglądała, będę mówił o firmie Tefal, ale od recepcji zaczęła się ta przygoda, ja już znałem wcześniej Radka, który jest prezesem tej firmy, i Radek zaprosił mnie, mówiąc, że stworzyliśmy taką fantastyczną kulturę, być może część z was już poznała ją, czy przez książkę, czy przez inne sytuacje. No i Radek mówi, słuchaj Sławek, no najlepiej gdybyś dowiedział się o tym, czym to nasze dbam jest, rozmawiając z ludźmi, bo wiesz, jak to jest z prezesami, ja ci tutaj różne rzeczy naopowiadam, gdyż to większość z nich naprawdę wierzy, a potem rzeczywistość może się okazać odmienna. Więc przejdź się proszę po ludziach, tutaj masz czas, ile potrzebujesz, pogadaj i zobaczymy, co oni ci powiedzą o tej naszej kulturze dbam. I zacząłem od recepcji. Poszedłem na recepcję i pytam się, pani Kasiu, tutaj Radek mówił, że macie taką fantastyczną kulturę dbam, to proszę mi powiedzieć, na czym ona polega, jak pani to rozumie. No i pani Kasia mówi, no gdyby tak panu tak najprościej wytłumaczyć, no to wie pan, no, myśmy tak zarządzali wcześniej hierarchicznie, tutaj decydował kierownik, potem próbowaliśmy tak zrobić bardziej demokratycznie, żeby tak grupowo decydować, raczej bez hierarchii i to jakoś tak za wcześnie było, taki chaos nam się wkradł. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że trzeba jeszcze jakoś inaczej podejść i doszliśmy do takiego wniosku, że jak sobie tak zdefiniowaliśmy, kto za co odpowiada, kto jest jakimś właścicielem jakiegoś tematu, no to stwierdziliśmy, kurczę, no to trzeba też ustalić, jakie kto decyzje podejmuje w tej naszej organizacji, żeby było jasne, żeby to się nie rozpraszało, bo jak się rozpraszały te decyzje, to w zasadzie nikt nie był do końca odpowiedzialny. Na tym nam zależało i nazwaliśmy to sobie podejście dbami, żeby tak panu na przykładzie jakimś powiedzieć, no to tak, ta recepcja, tu gdzie ja pracuję na co dzień, to jest takie moje podwórko, to jest mój ten obszar odpowiedzialności. I jak tutaj trzeba jakieś decyzje podejmować,
to one są moje te decyzje. To ja jestem właścicielem tych decyzji. Staram się, żeby żadna nie została bezpańska ta decyzja. Wszystkie decyzje, żeby miały swoich właścicieli w tym moim obszarze. No i widzi pan, tu jest taki wystrój świąteczny w tym naszym tutaj, w tej naszej recepcji. No i pamiętam, wie pan, jak to wyglądało wcześniej. Wcześniej to wyglądało tak, że kierownik administracji decydował, no i zawsze były jakieś pretensje, a to, że tam za późno, a to, że nie tak, jak się ludziom podoba. No to wtedy właśnie weszliśmy w to, że to musimy jakoś tak zespołowo, jakimś komitetem, to wtedy nam się to strasznie dłużyło i na koniec dnia wszyscy się pokłócili. Ja musiałam w ostatniej chwili coś kupować, bo już zbliżył się 24 grudnia i znowu wszyscy byli niezadowoleni. A teraz, wie pan, ja tutaj pracuję 4 lata, ja wiem, czego ludzie potrzebują, ja znam tę organizację, więc zdecydowałam. Nie wiem, czy się panu podoba. No, podobało mi się bardzo, więc pochwaliłem. Pani Kasia mówi, no właśnie, to na tym to polega, wie pan, że jak ktoś tu wchodzi, to jest trochę mój, tak, ja to tak traktuję. Jak ktoś coś tutaj się zaczyna dziać, to jest takie moje, to jest w moim obszarze wpływu. Ja tutaj o różnych rzeczach decyduję. Wie pan, no nie zawsze wiem wszystko. W wielu sytuacjach się zastanawiam, no to wtedy ja wiem, że to dalej jest moje, ale muszę to z kimś skonsultować, muszę się zapytać o zdanie, muszę przegadać pewne tematy. No i to jest też, uczyłem się tego i nie tylko ja, ale inni również tej organizacji, jak tu właśnie decydować bardziej samodzielnie, a kiedy konsultować, kiedy pytać innych o zdanie, cały czas mając świadomość, że to moje. I to jest taki, myślę, przykład, jak rozumiemy też kulturę odpowiedzialności, że no, zostaje często jakiś element hierarchiczny, zostaje element liderów w kulturze organizacji. Jednakowoż ta organizacja dąży do tego, że tam, gdzie ludzie są bliżej informacji, to oni bardziej decydują i że to jest kultura na swój sposób, jakoś można powiedzieć, autorytarna w tym sensie, że są właściciele decyzji, są właściciele obszarów, oni są decydentami w tych swoich obszarach i w tym, co robią. Pójdziemy dalej w naszym case'ie i też ze slajdami. Dla tych, którzy będą chcieli zgłębić tę historię, opisaliśmy całą przygodę 3,5-letniej przemiany firmy Tefal w książce Dbam, czyli Rebelia w korporacji. Tu od razu chciałem się wytłumaczyć, skąd podtytuł i tytuł. Dbam, ponieważ bardzo mocno ta organizacja wzorowała się czymś, co było pisane w książce Legendarna obsługa klienta i zaraz o tym też więcej powiem, gdzie takim kluczowym modelem było model I Care, podejście, w którym rzeczywiście dbamy o klienta wewnętrznego, zewnętrznego i staje się to takim przyczynkiem do dumy wszystkich pracowników. A ta rebelia w korporacji to dlatego, że jak ta kultura się rozwijała, to dla organizacji było coraz bardziej jasne, że standardowa struktura organizacyjna i hierarchia, której była ona też dość mocnym przykładem, nie do końca się spełnia i że trzeba trochę odwrócić pewne mechanizmy w tej organizacji. Jednym z nich było to, że w retailu, a o takiej organizacji tutaj rozmawiamy, można powiedzieć, że takim dużym wyzwaniem często było to, że pracownicy raczej nie są długo, nie myślą o sobie długofalowo w organizacji, raczej myślą często krótkoterminowo, czasami to są studenci, pojawiają się inne możliwości, to zmieniają pracę, więc wpadają w taki schemat myślowy organizacje retailowe, że myślą sobie, no to może nie ma sensu jakoś bardzo mocno szkolić tych ludzi, bo oni tu są na chwilę, no skoro nie będziemy ich szkolić, to tak też trudno zaufać, jak trudno zaufać, to może trzeba bardziej centralizować to raczej procedurami i tym, żeby pompować informacje w górę po to, żeby w dół schodziły decyzje. Takie nawyki myślowe są naturalne w branży, gdzie mamy tak dużą rotację i Tefal postanowił zmienić ten paradygmat. Postanowił tworzyć relacje i związki długoterminowe, co oznaczało, że pracowników inwestujemy, pracownicy mają tutaj mieć przestrzeń na rozwój, ale to oznacza, że oni też muszą być dumni z tego, co robią. I rebelia polegała też na tym, że jeżeli pracownicy staną się decydentami, to na spotkanie z jakąś siecią handlową nie będzie jeździł na przykład, tak jak inne firmy z konkurencji robiły, członek zarządu, szef sprzedaży, tylko jedzie key account, jedzie pracownik, który nie jest w strukturze liderem, to on będzie decydentem, więc to oznaczało dość dużą rebelię
w branży, no bo od razu odzywały się telefony i ktoś mówił, ale przepraszam, dlaczego ciebie tutaj nie ma, Tomku, albo Radku, albo inne imię padało. Przecież ja nie będę rozmawiał z tym człowiekiem, no to ja chcę rozmawiać z decydentem. No i musiał usłyszeć, rozmawiasz z decydentem, ja już nim nie jestem, ten człowiek jest bliżej informacji, on ma wszystkie uprawnienia, porozmawiajcie, to jest fantastyczny człowiek. On może tutaj doprowadzić do dobrego dealu, ma wszystkie uprawnienia i dużo lepszą wiedzę niż ja. To był jeden wymiar tej rebelii. Drugi wymiar rebelii polegał na tym, że dając zaufanie pracownikom, dawaliśmy też dużo więcej możliwości decydowania i reagowania w relacji z klientem niż na przykład inni. A trzeci wymiar tej rebelii polegał na tym, że nie mieli poparcia w centrali. Lion nie do końca na takie pomysły się tutaj zgadzał, nie do końca miał na to akceptację. Niby mówił, że okej, ale o wszystkim nas informujcie. I kiedy te informacje jakieś na początku przychodziły, jaki jest pomysł na tą kulturę, to on mówi, o, to musimy to przedyskutować. To wiecie, to jest ciekawy pomysł, dość rewolucyjny, ale to trzeba przegadać. Dlaczego wy chcecie nazwać swoje sklepy sklepem Tefal? Przecież my jesteśmy grupą SEB, mamy jeszcze też parę innych brandów. To nic, że w Polsce Tefal jest najmocniejszym brandem. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aby ten brand tak bardzo mocno w Polsce wybrzmiewał. Bo takie były zastrzeżenia. W związku z tym, żeby móc prowadzić ten biznes, zakontraktowali się mniej więcej tak. Słuchajcie, to zaufajcie nam, dajcie nam na rok. Wyniki, jeśli będą, to sami będziecie podejmować decyzje co na podstawie tych wyników. Tutaj wy zobaczycie. My gwarantujemy, że one będą, ale rozumiemy, że musicie to przeżyć i doświadczyć. A my jakoś po swojemu kulturowo będziemy to tutaj sobie układać. Innymi słowy, postanowili nawet nie do końca informować o tym, co robią, bo to ich totalnie stopowało w wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w organizacji. Może przyspieszając nieco historię, ale efekt był taki, że kiedy wyniki poszybowały, no, centrala zainteresowała się na nowo, co tam się dzieje i zaczęła zaciągać ludzi do Lyonu, stąd z Polski, żeby trochę się podzielili tym doświadczeniem, wpłynęli na innych, którzy tam też zarządzali. Nie jest to łatwe zadanie dla tych, którzy się przenieśli do Lyonu, ale proces trwa. To tak, żeby wytłumaczyć się z podtytułu Rebelia w korporacji, a idąc dalej, nawiążę do kolejnych slajdów, czyli na następnym slajdzie to, co zobaczycie, to odniesienie do tej legendarnej obsługi klienta. Wprowadzając taką kulturę, wiedząc, co jest ważne, było kilka takich, można powiedzieć, fundamentów, na których ta organizacja się opierała. Po pierwsze, wiedzieli, że jeśli chcemy, aby ludzie mieli poczucie sensu, to o czym ty, Łukasz, też mówiłeś na wstępie, ludzie mieli poczucie sensu, aby ludzie się naprawdę tak sercem zaangażowali, aby oni czuli, że to jest też ich, muszą mieć poczucie dumy, że robią coś wyjątkowego, coś ważnego. I odpowiedzią na tą potrzebę było takie zdefiniowanie, że potrzebujemy mieć legendarną obsługę klienta. Legendarną obsługę klienta, czyli taką, w której klient powie, wow, ja w tej atmosferze chcę przebywać bardziej, chcę więcej. Ja to w ogóle przyjemnie jest przychodzić, przyjemnie jest z wami rozmawiać, przyjemnie jest słuchać waszych porad, przyjemnie jest, ja chcę tu wracać. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli ci z Państwa, którzy jeszcze nie mają tego doświadczenia wizyty w sklepach Tefala, to zachęcam, proszę tylko sobie wcześniej z góry ograniczyć jakoś budżet, bo to jest naprawdę zagrożenie dla budżetu i żeby tego doświadczyć. Pewnie w różnych sklepach bywa różnie, o czym też Tefal fajnie i otwarcie mówi, że tworząc kulturę autonomii, co zobaczymy na kolejnym slajdzie, tworząc kulturę autonomii, tworząc kulturę takiego zaufania, odpowiedzialności, tak nazwali, przełączymy, przepraszam, nie mam tej opcji przełączania, to tworząc taką kulturę, no dopiero wtedy będziemy w stanie w wiarygodny sposób przeprowadzać tą zmianę w organizacji. Jeszcze następny slajd, poproszę. Dopiero będziemy w stanie tworzyć kulturę organizacji, dając naprawdę taką realną autonomię, co oznacza,
że jeżeli chcemy właśnie, aby sklepy się rozwijały, to nie narzucamy tym sklepom, nie narzucamy to, w jakim tempie każdy to dostosowuje do swoich możliwości, do swoich potrzeb. I te zmiany u niektórych zachodzą w kilka miesięcy, a u niektórych zajmuje to 2-3 lata, co często też jest widoczne nawet w wynikach danego oddziału, danego sklepu, kiedy to na przykład lider obawia się iść na urlop dłuższy, dlatego że no nie wierzy, że zatowarowanie będzie wystarczająco dobrze zrobione przez pracowników. Jak wyjeżdża na 2-tygodniowy urlop, no to w tym sklepie mamy dołek. I to organizacja bardzo dobrze obserwowała na swoich big data, że no są widać takie naturalne spadki w kilku placówkach. Mieli wtedy wnioski, no coś tam się takiego dzieje, co powoduje, że ci liderzy jeszcze nie do końca mają zaufanie do swoich pracowników. To zajmowało im więcej czasu, tym liderom, żeby naprawdę te trzy wartości wprowadzić w życie. Ale kiedy się to udawało, spokojnie na ten swój urlop mogli pojechać, a wyniki już tak nie szalały. Na kolejnym slajdzie zobaczymy taki, można powiedzieć, powód, dla którego cała ta zmiana się zaczęła dokonywać, czyli zaczęła się dokonywać w dużym stopniu dlatego, że kiedy zrobiono badanie Great Place to Work, okazało się, że wynik ten pierwszy wyniósł 54-56%, 55% i był to wynik, który można było powiedzieć całkiem nieźle wyglądał na tle innych organizacji, chociażby w Polsce, ale dla liderów tej organizacji, a zwłaszcza dla Radka, prezesa, to oznaczało mniej więcej to, że połowa ludzi nie chce ze mną pracować w tej firmie. A ponieważ był już po wielu różnych doświadczeniach w ogromnych korporacjach na stanowiskach raczej takich właśnie wysokich, to zagrała w nim taka nutka sportowa z jednej strony, czyli kurczę, trzeba coś z tym zrobić, coś trzeba zmienić, a po drugie, taka nutka, no już swoje osiągnąłem w wielu biznesach, to nie jest kwestia teraz taka, że ja tutaj będę drżał o to, czy ktoś mi coś zrobi, czy mnie usunął, czy nie usunął. Ja po prostu ambicjonalnie chcę stworzyć miejsce, z którego będę sam też dumny i będę miał poczucie, że ludzie, którzy tutaj są, no powiedzą, świetnie się pracuje w tej organizacji, świetnie się pracuje też z liderami tej organizacji. Więc z jednej strony trochę ambicjonalnie, a z drugiej strony tak dojrzale na poziomie nadawania też takiego większego sensu i satysfakcji z bycia liderem w organizacji. No jak się powiedziało A, to powiedzieli też B, czyli stwierdzili, że chcą się trochę zagłębić, żeby zobaczyć, czy to aby na pewno o nich, o liderów chodzi, że ten wskaźnik nie jest tak wysoki, jakby sobie życzyli, bo zobaczyli, że są w Polsce organizacje, które mają powyżej 80%, no więc jakby luka jest dość znacząca. I zrobili sobie takie badanie, że zaprosili coachy, którzy przeprowadzili diagnozę, coś w rodzaju 360, przepytali ludzi z różnych stron, dopytali o to, jak postrzegają liderów i przynieśli dla każdego lidera taki, można powiedzieć, raport z wieloma cytatami, trendami, to, co się pojawiało najczęściej. No i ci liderzy, którzy do tej pory najczęściej uważali się za fantastycznych, takich, którzy no, potrafią bardzo wiele i w wielu firmach ich tutaj bardzo mocno doceniano, w tej organizacji, w której na szczęście stworzyli tym całym działaniem dość duże poczucie bezpieczeństwa psychologicznego na tyle, że ludzie naprawdę otwarcie, szczerze o wielu rzeczach powiedzieli, dowiedzieli się ci liderzy, że no, aż tak cudownie i tak fantastycznie nie jest. Jest dużo fantastycznych rzeczy, które ci ludzie doceniają, ale jest też tak, że no, niektórzy są postrzegani, jak mówiąc tak wprost, tyrani, jako ktoś, kto z kim spotkanie jeden na jeden bywa tak dużym wyzwaniem, że trudno sobie z tym poradzić. No i oznaczało to dość duży i mocny proces zmian, który nawet jak to niektórzy opisują z perspektywy czasu, zakrawał o stan depresyjny, bo nie zdawali sobie sprawy, że aż tak będzie to duże wyzwanie. Ale podjęli je i jak widać w kolejnych wynikach dokonywali takich zmian, że powiedzieli sobie jednoznacznie i zakontraktowali się jako top management, musimy to zmienić. Każdy z nas osobiście podejmuje zmianę. Za rok będzie już tutaj zupełnie inaczej. Przez ten rok my pracujemy nad sobą i nad tym, co robimy w tej organizacji, w jaki sposób działamy, jak się komunikujemy, na ile dajemy ludziom przestrzeń.
na ile ta autonomia, bo to dopiero wtedy zaczęło się kształtować te trzy wartości, to podejście legendarnej obsługi klienta, równolegle te elementy się pojawiały, uruchomione tą potrzebą dawania ludziom większej przestrzeni. I jak widać, te wyniki w ubiegłym roku były już znacząco inne, to jest 86% zaangażowania. I ja bym tak Państwa chciał też zachęcić, bo to, co zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Tefal, to tak zwane dni otwarte. I tam trzy razy w roku organizujemy takie spotkanie dwudniowe, w którym można wejść do firmy i nie tylko poczytać w książce, nie tylko posłuchać na tego typu wystąpieniach, ale można wejść i na swojej skórze poczuć, jak to wygląda. Właśnie wczoraj wróciłem z takiego doświadczenia i widziałem ludzi, którzy byli zachwyceni samą atmosferą, tą autentycznością, prawdziwością tego, w jaki sposób ci ludzie w organizacji działają, jakie mają poczucie tej autonomii, jak swoje talenty tam rozwijają, jak mogą swoje pomysły wykorzystywać i wdrażać innowacyjne rozwiązania. Mieli takie poczucie ci obserwatorzy z zewnątrz, że trudno nawet taką jedną rzecz nazwać, która tu jest taka ujmująca, bo całość tego doświadczenia czyni ogromną różnicę. I zaraz sobie, Łukasz, przejdziemy do pewnie jakichś uwag czy pytań z Państwa. Jeszcze jeden ostatni slajd w tym temacie i przejdziemy do pytań. To jest taki trochę slajd pokazujący, że nie tylko na poziomie zaangażowania, ale też na poziomie wyników się zmieniło, więc chciałem to klamrą dopiąć, dlaczego ten Lion tak mocno się zainteresował tym case'em, dlaczego Lion postanowił temu się tak mocno przyjrzeć. Jak widzicie, te wyniki znacząco się poprawiły. Łukasz, czy są jakieś uwagi, pytania, które moglibyśmy teraz zaadresować? Tak, nie wiem, czy mnie widać. Już pokazuję. Są dwa komentarze. Pierwszy, Elżbieta napisała, że potwierdzam wcześniej słowa Sławka. Odwiedziłam jeden ze sklepów. Nie wyszłam z pustymi rękami. Razem z mężem jesteśmy już stałymi klientami tej placówki. Świetna obsługa klienta. I druga rzecz, to już pytanie jest od Marcina. A przy okazji 360 bada również poziom odpowiedzialności zespołu w firmie, na przykład na poziomie nastawienia lub głębiej. A jeśli tak, to w jaki sposób? Czy badanie 360 badało nastawienie pracowników? Nie, to badanie nie badało nastawienia. To badanie raczej Great Place to Work bada nastawienie. Czyli można powiedzieć, że ta 360, która na początku była, ona tyczyła się wybranej kilkunastoosobowej grupy liderów tylko i wyłącznie. I oni to powtarzają sobie co jakiś czas, robiąc takie badanie, na ile liderzy rzeczywiście tutaj wspierają i tworzą taką przestrzeń dla ludzi, a na ile gdzieś zachowują się w taki sposób, który utrudnia ludziom. Nie? Ale to jest tylko i wyłącznie skierowane na liderów. Natomiast to, jakie są nastawienia, nastroje, jaka jest inicjatywa, to jest badanie Great Place to Work. Okej. Drugie pytanie. Gosia, super, że mówisz o kontekście, w jakim kompetencje dają wartość. Sprawność menedżerska w każdej kulturze organizacji wygląda inaczej. Ta zmiana sposobu jej realizacji była trudna dla menedżerów i menedżerek. Jak Tefal pracował nad zmianą? Jak Tefal pracował nad zmianą? Słuchajcie, to w ogóle jest ciekawy wątek. Dużo tego typu przykładów jest w ogóle w samej książce. Natomiast tak, żeby Wam przybliżyć, to powiedziałbym, że z jednej strony to były takie twarde zmiany, które oni wprowadzali. I zaraz przejdę do menedżerów, liderów, jak oni się tutaj zmieniali, ale najpierw opowiem o tym, jakby trochę w całej organizacji, jak to się działo. W całej organizacji to wyglądało tak, że oni szukali takiego dźwigniowego mechanizmu, który uruchomi tą legendarną obsługę klienta. Ponieważ byli są w branży retailowej, wspominałem Wam wcześniej o tym, że pracownikom nie zawsze w tej branży daje się dużą przestrzeń, możliwość decydowania o różnych rzeczach. I takim dużym wyróżnikiem jest, jeśli pracownik może decydować o reklamacjach. Ale jeśli decyduje o tych reklamacjach w taki sposób naprawdę w autonomii, a nie za pomocą jakiejś procedury, w której to wprowadza dane i mu wychodzi jakiś tam wynik. Tylko kiedy on naprawdę może poczuć, jaka jest ta sytuacja tego klienta, jaką klient ma intencję, co za tym stoi, czy klient chce coś
wyciągnąć z firmy, czy też w ogóle chcę jakoś sobie jeszcze coś dokupić. No wiecie, to jest niuansowe, każda sytuacja jest inna. I oni stwierdzili, to na tym poczujemy różnicę, jeżeli nasi pracownicy, wbrew procedurom, które mamy z centrali, z Lyonu, podejmować będą decyzje. I liderzy na przykład powiedzieli, to skupmy się na tym. I zrobili tam duże spotkanie z pracownikami, jedno, potem za chwilę drugie, ogłosili najpierw tą legendarną obsługę klienta, ludzie się zachwycili, potem powiedzieli, no to w te reklamacje wejdźmy i tutaj się na tym skupcie. Ludzie powiedzieli, okej. I potem nic się nie działo. Nic się nie zmieniało. Mimo, że ci liderzy jeździli po tych placówkach i rozmawiali z ludźmi, to mijał jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc i ludzie mówili, no wiesz, no tak, no myślimy o tym, to bardzo ciekawe jest, to wszystko bardzo dobrze brzmi, także my chętnie, ale byli w fazie wyparcia, tak jak mówiąc językiem zmiany, a nawet dotykali już fazy oporu. No i więc zaczęli się ci liderzy trochę dopytywać, ale dlaczego, co się dzieje? No i oni mówią tak, no wiecie, no ja podejmę jakąś decyzję, ale potem no jak coś się stanie, no to ja beknę, bo to wiecie, procedura trochę inaczej mówi. Ja coś tutaj zdecyduję, no i będzie na mnie. No to im mówią, no faktycznie, ale możecie nam zaufać. No wiecie, no dzisiaj wy jesteście, jutro was może nie być, no to możemy zaufać albo nie. I co no, trudno tak zaufać, no. No to ci liderzy się spotkali i się zastanawiali, to jak to zrobić, jak ich uruchomić inaczej. No i tak debatowali, no i taki wniosek stworzyli, że to zrobimy takie zeszyty w każdym sklepie i tam pracownicy będą zapisywać, że jakąś tam decyzję podjęli, przyjedzie regionalny albo ktoś z centrali i podpisze, że on akceptuje tą decyzję. No i ten genialny pomysł postanowili wprowadzić w życie. No i pojechali te zeszyty, uruchomili we wszystkich miejscach, czekają pierwszy tydzień nic, żadna tam pustka w zeszycie, miesiąc czekają pustka w zeszycie. No i w końcu się zainteresowali, więc jadą tam, gadają z tymi ludźmi, z tymi szefami sklepów, co się dzieje, no i generalnie w końcu ludzie mówią, no wiecie co, no już bardziej mądrego pomysłu to nie mogliście wymyśleć, żebyśmy sami papiery na siebie tworzyli. No tylko tego brakowało, jeszcze tam mówicie, że podpiszecie, no ale mówiliśmy wam, dzisiaj jesteś, jutro możecie nie być, no przyjdzie ktoś potem inny, nowy i co, popatrzy, i że ja sam tu podpisałem, że niezgodnie z procedurą podjąłem decyzję taką i taką, no to kto za to beknie? No ja, ciebie już może nie być. Więc ludzie zrozumieli, że no, sprawa jest poważna i że nie tak łatwo ta zmiana pójdzie, a to już minęły 4 miesiące od ogłoszenia całej tej legendarnej obsługi klienta. Ponieważ liderzy, to co było ważne, byli tak przekonani, taką mieli determinację, żeby to jednak wprowadzić, więc cały czas o tym mówili, ale słuchajcie, możecie i to gdzieś ta kropla drążyła skałę i natrafiła na kilka dobrych zbiegów okoliczności. Pierwszym z nich, takim znaczącym, było to, że okazało się, że ci pracownicy, część z nich miała w ogóle WhatsAppa takiego między sobą, gdzie nie było dostępu do tej centrali. Centralnie miała dostępu do tego WhatsAppa na początku. I oni tam coś między sobą wymieniali, różne informacje, co oni tam sądzą o tych pomysłach, o tych koncepcjach różnych genialnych, które się pojawiają. I w jednym ze sklepów zdarzyła się taka sytuacja, że przyszedł pan i mówi, no dzień dobry, tu chciałem wymienić taką rączkę, pewnie kojarzycie te rączki do patelni, że można z patelni na garnek, taką przekładaną z tymi przyciskami. Tu chciałem wymienić, bo widzi pani po miesiącu przestała mi działać. No i pani mówi, oczywiście, zaraz panu przyniosę nową, tylko mam takie pytanie, czy przypadkiem nie był pan jej w zmywarce? A on do niej mówi, a przepraszam, a gdzie miałem ją myć? No już pani zaczyna tutaj. Ja tak czułem, że z wami to będą problemy. To co, w czym ją mam być? Gdzie mam? I co, jak mam się tym zajmować? Ona mówi, ale wie pan, przepraszam, to nie o to mi chodziło. Ja naprawdę zaraz panu przyniosę tę nową rączkę i już o niej mówię na przyszłość, bo rzeczywiście tam jest w instrukcji napisane, że co mi pani to jest z instrukcją? Myśli pani, że ludzie czytają instrukcji? Nie, wie pan, na pewno nie. To nasza wina jest, żebyśmy tego panu nie powiedzieli w trakcie, kiedy sprzedawaliśmy. Także proszę wybaczyć, ja panu przynoszę tę nową i chodzi mi o to, że tą nową pan już będzie miał, to żeby znowu się nie zepsuła. To tylko dlatego o tym mówię, no bo może się tam popsuć. No i poszła po tą rączkę, wraca, a on tak mówi, no wie pani, tu mnie pani ujęła, ja tu miałem taką długą listę argumentów, tylko 3 zdążyłem użyć, a pani tutaj już mnie tak bardzo ładnie obsłużyła. Wie pani, co ja tak w ogóle zamierzam więcej kupić rzeczy różnych, to chyba u państwa kupię te garnki. No i tam wydał sporą kwotę na garnki i na koniec powiedział, wie pani, ja w ogóle jestem takim człowiekiem, który prowadzi bloga AGD. Ja ten case opiszę, bo wie pani, to się nie zdarza tak na co dzień, żeby tak ktoś podszedł
A widzę, że jak tu stałem, że to nie jestem jedyny, bo tutaj widziałem, że też taka miła obsługa od razu obok koleżanki. Także coś tu jest na rzeczy. Ja to opiszę na tym swoim blogu. Opisał. No i zrobiło się trochę wokół tego tematu rwetesu, bo niektórzy zaczęli komentować, ale jak to tak pracownik mógł w tej, z innych firm zaczęli komentować, prawda? Tak sam podjąć taką decyzję, to na pewno tam jednak to przeszło, musiał przejść przez centralę, nie wierzę, żeby tam tak od razu tak wymieniał. Proszę sobie wyobrazić, gdyby to miało iść przez centralę, taka rączka nie wiem ile kosztuje, 60-70 zł, nie każdy człowiek chce z taką rączką przychodzić, składać reklamację, potem czekać na decyzję ileś dni, przychodzić po raz kolejny, odbierać coś. Nie każdy ma taką energię i czas. No i ten człowiek wrócił jeszcze raz z żoną i mówi, no tutaj ta pani tutaj właśnie tak fajnie wtedy widzisz tą rączką, kochanie, tutaj załatwiła temat, więc my chcielibyśmy kupić ekspres do kawy i w ogóle się zorientować, co u państwa jeszcze jest. No i tak miał kolejny materiał do opisywania na swoim blogu, więc zawrzało jeszcze bardziej. A ten blog szybko został do tego WhatsAppa podłączony, ci pracownicy zaczęli między sobą na WhatsAppie wymieniać. Zobaczcie, jaki rwetes jest w sieci wokół tego tematu, który tam w tym konkretnym sklepie u tej osoby się zrobił. I zaczęli to wymieniać, jak ktoś inny napisał. A u mnie też jest podobna sytuacja, też na to jednak zwróciłem uwagę. I oni tak zaczęli nagle mówić otwarcie najpierw między sobą, że coś tutaj zaczynamy jednak zmieniać, że gdzieś przesiąkamy tą nową narrację, która się pojawia. I z czasem odważyli się, aby zaprosić do tego WhatsAppa centralę, liderów, i żeby to jakoś bardziej nagłaśniać, żeby z tego robić większy ruch. Po 7-8 miesiącach mieliśmy już zjawisko kuli śnieżnej. Ja miał powiedzieć o liderach, to liderzy się rozwijali przede wszystkim tak, że ta 360 była dla nich mega doświadczeniem tego, na co mają zwrócić uwagę, ale też organizowali różnego rodzaju szkolenia, doświadczenia, które pokazywały im, co to znaczy zarządzać niehierarchicznie, co to znaczy zarządzać poprzez dawanie odpowiedzialności ludziom, co to znaczy angażować innych w codziennej pracy. Chociaż te szkolenia były jednym tylko z elementów, dużo w tej organizacji czytali. I czytali te książki, które my wszyscy czytamy, zaczynając od chociażby Lalu słynnego, ale idąc też w inne książki. Bardzo dużo opisanych jest tych książek, które czytali, którymi się wzorowali właśnie w książce Dbam, pokazując, jak każda książka wpływała na ich koncepcję i rozwijała ich myślenie. O jednej z nich jeszcze za chwilę opowiem. Okej, mamy jeszcze dwa komentarze, pytanie, czy przechodzimy do nich, czy idziemy dalej, bo mam wrażenie, że teraz jak wejdziemy w dyskusję, to nie zdążymy z prezentacją. Tak. To dajmy Łukasz, maksymalnie 8 minut. I pójdziemy dalej do prezentacji. Także wejdźmy jeszcze w te komentarze, bo myślę, że one są ważne, żeby nam nie umknęły. Okej, Marcin pisze, no właśnie, jestem ciekaw, czy to drugie badanie, chyba Great Place to Work, było robione jednocześnie z 360. A jeśli tak i badało poziom odpowiedzialności zespołów, liderów, nie liderów i menedżerów, to w jaki sposób? Great Place to Work było najpierw. Kiedy oni je zobaczyli, wyniki, to wtedy się zdecydowali na 360, bo zinterpretowali, że dużo problemów, które Great Place to Work pokazuje, wynika z zachowań liderów. Więc odpowiedzią na Great Place to Work było badanie 360 stopni. Jeśli chodzi o poziom odpowiedzialności, to Great Place to Work tak tego nie nazywa, ono bardziej mierzy poziom zaangażowania. Jeżeli ktoś szuka badania stricte nastawionego na badanie odpowiedzialności, takie filary kultury odpowiedzialności, to zapraszam na przykład do jakiegoś takiego spotkania jeden na jeden. Myśmy takie narzędzie stworzyli, nazywa się Sonar Kultury Odpowiedzialności i to jest taki, można powiedzieć, miernik, który stosujemy. Zaraz wam pokażę, na jakich filarach jest on oparty. Narzędzie wprost nastawione na kulturę odpowiedzialności. Drugi komentarz. Bo czasem zespół wytyka braki w kompetencjach liderskich, menedżerskich, a nie zawsze koreluje to z wysokim poziomem odpowiedzialności zespołu, z samozarządzaniem i tym podobne. Na przykład brakuje podstaw w postaci odpowiedniego mindsetu w zespole. To jest taki komentarz w sumie bardziej niż pytanie. Nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć. Halo, chyba coś zawiesiło. Autonomii, taki wykres jakby zaraz za tym, gdzie ostatnio zakończyliśmy. Poszukam jego nazwy, bo teraz tego nie widzę, ale to będzie nazwa zakres autonomii.
Jedną chwileczkę, już wracamy do prezentacji. Okej, bo mnie urwało przez chwilkę, także nie wiem, czy wrzucić prezentację z powrotem. Tak, poprosimy wrzucenie prezentacji. Tam jest zakres autonomii, taki slajd. To będzie jeszcze ze dwa slajdy dalej. Dalej. To jest ta historia. Jeszcze dalej. O tej rebelii już troszeczkę mówiłem. O kretowisku może... O, tutaj. Zakres autonomii. Tak, oni też to zdiagnozowali, że dawanie tej autonomii i odpowiedzialności ludziom to nie jest pstryczek taki, że to można włączyć guzik i od tego momentu tak powinno to działać. I w ogóle jak wprowadzamy tego typu kulturę do organizacji, to najczęściej uczymy tego procesu przejmowania odpowiedzialności w miarę jak rosną kompetencje i jak rośnie klarowność ludzi co do tego, w jaką stronę firma zmierza, co jest krytyczne dla tej organizacji, rozumienie szerszego kontekstu, rozumienie celów. To jest proces, który tak z naszego doświadczenia trwa minimum rok, a w niektórych organizacjach nawet dłużej. To, co było w Tefalu, to, że oni świadomie jakby mówili od początku, kiedy kogoś zatrudniali, teraz to jest dla nich zupełnie oczywiste i naturalne, a wcześniej, kiedy to było z tą ekipą, która była na pokładzie, to musieli się na to kontraktować, rozmawiać, że celem jest danie autonomii. To w jakim tempie ty przejdziesz przez ten proces zależy bardzo od ciebie oraz od twojego bezpośredniego przełożonego. To jest wasz wspólny cel, żebyś ty miał autonomię. Zadaniem szefa jest pomóc stworzyć jak najszybciej warunki, żebyś ty się wszystkiego dowiedział, wszystkiego nauczył, tak żebyś tą autonomię mógł jak najszybciej mieć. I teraz zdarzało się, że nie wszystkim to pasowało. I że były też takie na przykład rekrutacje w Tefalu, że ktoś mówił, tak, to bardzo fajnie i ciekawie brzmi, ale potem przyszło co do czego, to mówił, o, nie spodziewałem się, że aż tak daleko idziecie z tym tematem, myślałem, że to jest taka normalna gadka korporacyjna na dzień dobry, którą tutaj uprawiacie, a tutaj widzę, że wy tak na poważnie z tą odpowiedzialnością, z tą autonomią, to ja nie wiem, czy mi to tak do końca pasuje, bo myślałem, że będę mógł tak trochę bardziej na luzie popracować, a tu widzę, że tak na mnie jest jakaś odpowiedzialność. Więc zdarzały się sytuacje i oczarowania, i lekkiego rozczarowania, no bo podejście ludzi do takiej kultury też bywa różne i intencje. Nie wiem, czy coś w tym pytaniu nie ominąłem jeszcze. Tak sobie myślę, już szukam, które to było pytanie. Łukasz, jakbyś tutaj zdiagnozował, że czegoś brakuje jeszcze w tej odpowiedzi, to bardzo cię proszę o korektę, a ja myślę, że pójdziemy troszeczkę dalej i byśmy pewnie przerzucili na slajd, tak myślę, jak daleko pójść. W tej chwili popatrzę szybciutko jeszcze na godzinę, na której jesteśmy. Spokojnie, jeszcze mamy. Czasowo jest dobrze, tak, czasowo jest dobrze. Myślę sobie, że tak, że ja tutaj bym w kolejnych slajdach, to chyba nawet nie będę wam o tym opowiadał, sobie przejdziemy dalej, bo chcę was zachęcić do tego, żeby w książce poszukać. Tak, nawet przeklikamy je, to ja po dwóch zdaniach do każdego powiem, ale będę was zachęcał do tego, żeby sobie w książce całe story przeczytać. Jak następny slajd zobaczymy, Łukasz, to jest to, że jedną z metafor, która była dla nich bardzo ważna, to były takie badania na temat ronda. Że dużo sprawniej działa i dużo szybciej niż światła. Światła utożsamiali z poczuciem pewnej kontroli, z dawaniem rozkazów, a rondo z tworzeniem środowiska, w którym każdy może naturalnie włączać się do ruchu wtedy, kiedy ma na to przestrzeń. I oni tą metaforą bardzo mocno wprowadzali ludzi do swojej pracy, do tej całej koncepcji, wchodząc w szczegóły, metafora była tylko punktem wyjścia. Pójdźmy dalej na slajdach. Podobny, ogromny wpływ miała dla nich książka Dajcie im popływać. To była ta książka, która mówiła o tym, że no, pingwin, który na lądzie jest niezdarny, w wodzie jest absolutnie erudytą i potrafi zrobić cuda. Więc oni też jakby taką mają filozofię, żeby stwarzać ludziom warunki, aby mogli być pingwinem w wodzie, a nie pingwinem na lądzie. W związku z tym dużo jest tam rozmowy, czym ty się chcesz zająć, na czym ci to polega, jak przychodzi pracownik, który zajmuje się szkoleniami produktowymi i nagle mówi, słuchajcie, bo ja to tak zawsze marzyłem o tym, żeby te szkolenia robić, ale z wykorzystaniem nowych technologii, to było moje marzenie. Oni mówią, no ale co konkretnie masz na myśli? On mówi, no chciałbym zrobić w ogóle w VR-ze te szkolenia. No to w tamtym czasie, bo to było parę lat temu, to dla nich był taki szok trochę, ale powiedzieli, to spróbujmy, przetestujmy. No i ta osoba się
odnalazła totalnie, jak właśnie pingwin w wodzie, bo stwierdziła, że to teraz może w pełni te swoje talenty wykorzystać. To się akurat udało, ale mają też takie projekty, które się nie udają. I to, na czym nauka firmy polega, no to na tym, żeby przechodzić do porządku dziennego, że jakiś projekt się nie udał, ale wcześniej sobie definiujemy, jaki budżet jesteśmy w stanie zaryzykować, poświęcić, na to się dogadajmy. Jak się nie uda, to trudno, to jest i tak bardzo cenna i ważna nauka, ale szukajmy, aby każdy mógł to swoje środowisko pingwina w wodzie odnaleźć w tej organizacji. To, co znajdziemy na kolejnym slajdzie, to takie trochę podsumowanie tej całej koncepcji, która mówi o tym, że jeśli chcemy przejść z tej lewej strony, z takiej tradycyjnej struktury, gdzie większość decyzji podejmowana jest gdzieś na górze, a na dole, tam gdzie ludzie blisko klienta, tych decyzji podejmowanych mniej, a świat wokół nas się totalnie zmienia, jest bardzo VUCA, nieprzewidywalny. Oni tego bardzo mocno doświadczyli w COVID-zie, bo pamiętajmy, że ten okres przemian i kuli śnieżnej, o której wspominałem, to jest właśnie okres, kiedy zaczynał się COVID. Czyli te wszystkie przemiany u nich zaczęły się w roku 18, 19 nabrzmiewały i kiedy już można powiedzieć, tak mocno ta kultura uruchamiała, to wybuch COVID. Oni zebrali śmietankę z tej swojej, dzięki tej swojej kulturze, tej całej sytuacji jakże trudnej, COVID-owej. Pamiętajmy, że byli ulokowani głównie w galeriach. Więc dla nich to oznaczało ogromną zmianę, ale potencjał i energia uruchomiona u ludzi, którzy już byli gotowi na podejmowanie decyzji na poziomie liniowym, spowodował, że pojawiło się szereg różnych inicjatyw bardzo z jednej strony lokalnych, ale zawsze starali się, aby jakaś lokalna inicjatywa była na tyle nagłośniona, żeby inni mogli z tej inspiracji skorzystać i zdecydować, czy w nią wchodzą, czy nie. To było bardzo ciekawe doświadczenie w COVID-zie, bo okazało się, że taka nastąpiła granulacja. Kilka sklepów weszło w jakąś inicjatywę, kilka uważało, że będzie dla nich szkodliwa i kto wie, być może podjęli słuszną decyzję. Różnili się co do modeli, które sobie wypracowali, i to było dla nich ok, ale wyniki szły cały czas w górę. Czyli jak ktoś dzwonił do jakiejś placówki, do jakiegoś miejsca, które było nieczynne, oni znajdowali sposoby, jak w inny sposób temu klientowi dostarczać, sprzedawać, jak we współpracy z jakimiś partnerami promować dalej swoje produkty i je sprzedawać. Ludzie mieli fan z tego, że znajdowali sposoby. Oczywiście bardzo mocno rozwinął się wtedy online, a całe szczęście, że przed COVID-em pojawili się ludzie, którzy chcieli w tej organizacji jako pingwin w wodzie ten online testować, tworzyć sprzedaż e-commerce i oni też jakoś byli na to dużo bardziej gotowi niż gdyby tego wcześniej nie podjęli. Więc te wyniki, które widzieliście wcześniej, one wzrosły dlatego, że oni po prostu nie wiedząc, co się stanie, jakoś się do tego przygotowali, dając ludziom, którzy są bliżej klienta, decyzyjność, odpowiedzialność i możliwość podejmowania różnych inicjatyw, pomysłów, wdrażania, tak aby ci, którzy są na górze organizacji, podejmowali wyłącznie te decyzje, gdzie oni są bliżej informacji. Ja co jakiś czas testuję z Radkiem Matuszewskim. Radek, ile podjąłeś w tym roku decyzji? Zadaję mu to w lutym, więc spodziewam się, że nie jest ich dużo. Słyszę zero, zadaję to w kwietniu, słyszę dalej zero. Zadaję we wrześniu i jest ten sam wynik. I to wynika stąd, że Radek też przemianował siebie, nie może tego zrobić formalnie, bo ten Lion wciąż istnieje i będzie istniał i ma się dobrze i akceptuje już to, co się tu dzieje, ale jednak do jakiegoś stopnia, więc formalnie Radek dalej jest CEO, ale w swojej nomenklaturze zamienił się na Chief Cultural Officer, więc można powiedzieć, że jak on odpowiada zero, to on zero decyzji podejmuje w tematach takich stricte biznesowych, ale decyzje podejmuje w tematach kulturowych, czyli on się czuje odpowiedzialny, jak tą kulturę utrzymać i rozmawiamy o tym, aby napisać kolejną książkę pod tytułem Jak tego nie, prawda? Czyli jak nie zepsuć tej takiej kultury w organizacji, mimo no, nie zawsze sprzyjających warunków, bo dzisiaj w tym Lionie jest pan X, ale za chwilę będzie pan Y, taka zmiana też już tam nastąpiła, co też oznacza nowe wyzwania dla polskiego oddziału. Czyli innymi słowy podsumowując, stworzyli kulturę, którą jak rozwijają rolę lidera, nazywają taką kulturą właśnie servant leadership bardzo mocno. Ale to też oznaczało, że oni z myślenia silosowego
które ograniczało tę organizację, musieli przejść w myślenie bardzo takie projektowe, procesowe, tworzyć zespoły interdyscyplinarne i nazwali to też koncepcją Team of Teams. I ta książka również wpłynęła na nich pozytywnie, zresztą notabene tę książkę wydajemy w Polsce w styczniu lub lutym, więc już teraz zachęcam do tego, jak generał McChrystal stworzył kulturę odpowiedzialności na styku zespołów, nazywając całą koncepcję Team of Teams. Idziemy dalej z naszymi slajdami. Zaraz zrobimy sobie kolejną przerwę na komentarze. Podsumowując, to nie jest tak, że kontrola sprawowana przez liderów w ogóle jakby nie istnieje w tej organizacji. Ona jest dostosowana do poziomu autonomii, w związku z tym dużo jest takiej pracy nad samoświadomością liderów, żeby oni wiedzieli, gdzie to ich ego decyduje, że w jakąś kontrolę wchodzą, ale z perspektywy organizacyjnej na przykład nie jest to potrzebne. Tak, by dobrze zrównoważyć czas tej kontroli, żeby ta kontrola wchodziła tam, gdzie ona jest rzeczywiście potrzebna, czyli tam, gdzie ludzie jeszcze nie mają kompetencji, nie mają jeszcze takiej klarowności, wchodzą w tę organizację i trzeba ich wesprzeć, również pomagając im w podejmowaniu decyzji. W ten sposób rozumianej kontroli, bo wiem, że to jest słowo, które nie najlepiej brzmi, ale zaraz do niego też nawiążę przy okazji drugiego case'u. Następny slajd to można powiedzieć takie już podpowiedzi i podsumowanie podchodzenia do tego tematu decyzyjności, że w kulturze odpowiedzialności z jednej strony no zawsze jest ten dylemat, czy wchodzimy w decyzję hierarchicznie, czy w decyzję bliżej informacji, a na kolejnym slajdzie zobaczycie, że to, co rozważają organizacje, ucząc się tego, to, że jest to właśnie kwestia zarządzania ryzykiem, pokażę, gdybyśmy kolejny slajd włączyli, zarządzania ryzykiem, gdzie ono z jednej strony może być akceptowalne, ale może być krytyczne. Jak organizacja się uczy na tych akceptowalnych ryzykach, jak przekazywać kontrolę, decyzyjność, odpowiedzialność, a z drugiej strony, co na kolejnym slajdzie, Łukasz, pokażemy, jak też w sytuacji, kiedy ryzyko jest wysokie, rozmawiać o tym, tworzyć gremialną przestrzeń do tego, żeby następowała wymiana informacji, w ten sposób budowanie klarowności dla pracownika, żeby on się uczył, jak przy wyższym ryzyku dla organizacji te decyzje podejmować, jak przy tym rozwijać swoje kompetencje i klarowność dla siebie. Więc organizacja sytuacje ryzykowne traktuje jako okazję do rozwoju dla pracowników, ucząc ich procesu decyzyjnego. Dalej jesteś właścicielem decyzji, tylko ucz się, z kim musisz skonsultować, jakie dane pozyskać, żeby tę decyzję podjąć dobrą, kogo się poradzić. I tym samym myślę sobie, że zbliżamy się trochę do case'u kolejnego. Zaraz sobie pewnie przewiniemy kilka slajdów do przodu. Ja się tylko tutaj zatrzymam, żeby sprawdzić, Łukasz, czy są jakieś komentarze, pytania. Was też zachęci, że jeśli macie, to zachęcam. Tak, Marcin napisał, dzięki, że wspomniałeś o roli Chief Culture Officer, czy znasz imię inne, czy znasz inne firmy oprócz Tefal, które mają u siebie tego rodzaju stanowisko albo rolę? Tak wprost tego nie kojarzę, żeby ktoś w ten sposób nazywał z organizacji, w których to wprowadzamy, ale tak realnie znam kilka firm, które w ten sposób myślą i działają. Najczęściej jednak liderzy, przytoczę chociaż przykład Santę i Daniela Urbana, który pewnie wam jest jakoś znany, że no Daniel też często taką rolę przyjmował, ale jednocześnie łączył ją z jakąś jedną funkcją biznesową w organizacji, odpowiadania za projekty czy inne rzeczy. Więc tak wprost nie kojarzę. Ale jeśli wy kojarzycie, to ja bardzo chętnie poznam, bo też przyznam wam się, że nagrywam cały czas podcasty z liderami, którzy taką kulturę wprowadzają w organizacjach. Jest ponad 20 odcinków, to jest pod tytułem Kto tu rządzi? Gdyby ktoś chciał posłuchać, to zachęcam do tych podcastów. I też szukam osoby, które taką kulturę wprowadzają, które mogą się podzielić tym doświadczeniem z innymi. Więc jeśli macie, to napiszcie proszę, z kim warto o tym porozmawiać. Okej, ja na pewno mogę podpowiedzieć, że na turkusowych śniadaniach kilka takich osób było, które być może nie nazwało bezpośrednio tej roli w ten sposób, ale ta rola w domyśle istnieje chociażby w Boulder czy w organizacjach takich rozproszonych międzynarodowych. I też kojarzę, że jest coś takiego na LinkedInie, że jeżeli się wpisze w filtrze w Poland czy w Polsce i Chief Culture Officer, tam mi kiedyś wyskoczyło ze 20 osób. I na ogół to były osoby z HR-u,
a niekoniecznie tak. Właściciele, tak jak tutaj, ale czy menadżerowie tacy wyższego szczebla, ale są takie osoby. Można znaleźć. To nawet nie wiedziałem, bo za nią, za Rutką, nagrywałem podcast, ale nie wiedziałem, że ona tak też swoją funkcję nazywa. W stopce cały czas pamiętam, że było to CEO czy co-CEO, ale to kwestia właśnie nazewnictwa. I rzeczywiście potwierdzam, że znam takie osoby, ale właśnie od strony HR-u, a nie od strony biznesu. To tak zrozumiałem trochę intencje pytania, czy znam organizacje, w których szef całej organizacji taką funkcję pełni, prawda? Tak, właściciel. Okay. Albo właściciel. Oddaję głos. W takim razie. Tyle z komentarzy, Łukasz, tak na ten moment? Tak. Dobra. To ja myślę, że w ogóle przejdziemy troszeczkę dalej o slajdy, aż się pojawi nam pewien jegomość, czyli David Market. Ja przewinę, być może do tego slajdu jeszcze wrócimy. Jeszcze tak, przewiniemy sobie dalej. Jeszcze dalej. I jeszcze dalej sobie przewiniemy, bo tutaj mamy pewnego rodzaju podsumowania, które myślę, że jakoś potem może z tego skorzystamy. A teraz jeszcze dalej, aż nam się pojawi. Ciekaw jestem, czy znacie i czy kojarzycie tego pana, czyli Davida Marqueta, kapitana okrętu podwodnego, który taką kulturę wprowadził. My często mówimy, że skoro w tak hierarchicznej organizacji jak wojsko dało się to zrobić, to znaczy, że można też praktycznie w każdym biznesie. I pomyślałem, że mimo, że ten przykład jakoś jest często opisywany i znany, to postaram się opowiedzieć o paru takich historiach i przykładach, które może mniej są znane, żeby pokazać też tło dzięki temu, że na co dzień się znamy z Davidem i współpracujemy i on też dużo takich historii różnych nam o sobie opowiadał spoza książki. A poza tym też wspólnie stworzyliśmy taki symulator wirtualnej rzeczywistości, w którym to liderzy się kształcą i przechodzą sobie ten proces przemiany, doświadczając zderzenia z własnym ego, ze swoją rolą, z procesem przejmowania odpowiedzialności przez zespół, tam gdzieś w głębinach lub w przestrzeniach, bo jest to symulator, gdzie akcja się dzieje w okręcie podwodnym i w śmigłowcu, którzy razem realizują misję i ich zadaniem jest tutaj doświadczyć emocji dzięki VR-owi, a w tych emocjach zmierzyć się z poczuciem kontroli, z własnym potrzebą budowania wartości, z ego. Więc to są takie elementy, które warto doświadczać, a nie tylko o tym mówić. Tak dla wszystkich, którzy może mniej znają historię, sprzed 20 lat doświadczenie człowieka, który wychował się w armii, w US Navy, gdzie można powiedzieć, że doktryną, która dominowała, była doktryna: tak dobrze płynie okręt, jak trafne są decyzje kapitana. A decyzje kapitana wynikają z tego, że zna okręt i zna ludzi. I dopiero znajomość ludzi i okrętu, czyli strony technicznej i strony miękkiej, ludzkiej, powodują, że te decyzje mogą być trafne. No musi oczywiście jeszcze znać całe otoczenie, sytuację i tak dalej, ale jak mu ludzie będą tutaj dobrze zeznawać, to on na bazie szybko dostarczanych informacji przez ludzi, znając tych ludzi, znając maszynę, może podejmować właściwe decyzje. Tak się wychował, tak był przygotowywany, taka była doktryna wojskowa, w której działał. Konsekwencją naturalną było to, że trzeba było być co najmniej rok na jednostce, w której to dowodzenie się przejmuje, w jakichś funkcjach najczęściej oficerskich. I tak też było, on był w takiej roli na okręcie USS Olympia. To był okręt, który w rankingu 52 okrętów był wysoko, zawsze w pierwszej trójce, doskonale sobie radził na poziomie twardych parametrów realizacji misji, jak i też na poziomie miękkich, czyli morale załogi, mierzonej jak to w US Navy wieloma parametrami, między innymi ilością awansów, ilością, poziom takiego zaangażowania, robili swojego Galupa czy Great Place to Work. Przygotowywał się na USS Olympia, ale na 2 tygodnie przed objęciem tej funkcji kapitana został wezwany przez swojego admirała i przedstawiona mu została propozycja z gatunku nie do odrzucenia, choć brzmiała jak propozycja, to w jego świecie był to rozkaz. Czyli powiedziano mu: słuchaj, David, jest taki okręt Santa Fe, czy mógłbyś przejąć dowodzenie, bo właśnie dymisję złożył kapitan niespodziewanie dla nas i tam mamy taki wakat, a na Olimpii to sobie poradzimy kimś innym w razie czego, ale tu z tym Santa Fe jest wyzwanie. Dlaczego? Bo Santa Fe od
wszystkich lat i swojego istnienia, nie pamiętam ile, to było 6-7 lat, kiedy istniało to Santa Fe, zawsze trzymało się uporczywie pozycji ostatniej, 52, nie chciało puścić mimo różnych tutaj wysiłków, różnych kapitanów, oni płynęli po dnie. I zarówno na poziomie twardych parametrów, jak i na poziomie tych miękkich, jak morale załogi. David przyjął, choć traktował to jak zsyłkę, no i miał zadanie takie, które polegało na tym, że najpierw przez 2,5 miesiąca, prawie 3 w okolicach Florydy mieli przećwiczyć podstawowe, kluczowe manewry, zanim ruszali w ocean na realizację misji. Taka była standardowa procedura, więc jakby w procesie realizacji misji z tych 52 cały czas było kilkadziesiąt, ale nie wszystkie, bo niektóre były w tym procesie trenowania, przygotowywania się do realizacji misji. On miał okazję dość szybko przekonać się, z czego te niskie morale wynikało, bo no, doświadczał różnych sytuacji. Zacznijmy od takich na razie, takich można powiedzieć wglądowych dla niego, to na kolejnym slajdzie to, co zobaczymy, to standardową sytuację, którą trzeba było przećwiczyć. I tutaj właśnie troszeczkę więcej Wam opowiem o tym, co to jest za sytuacja. To jest sytuacja, w której na pokład okrętu podwodnego przechodzą silisi, czyli takie jednostki specjalne, które mają zrealizować jakąś tam misję. One nie siedzą na tym okręcie dniami i tygodniami, bo to jest wąskie gardło każdej armii. To są ludzie, którzy mają wysoki poziom bycia adrenaliny, działania, takie można być ADHD, w akcji cały czas potrzebują być na okręcie, nie wytrzymaliby długo. Tam nawet sobie postrzelać nie mogą, poćwiczyć nic. Tak więc oni są dowożeni na, załóżmy, 40 mil od miejsca akcji, okręt musi ich przewieźć gdzieś bliżej, gdzie oni się wynurzą na milę przed i sobie gdzieś pójdą na ląd, a okręt stamtąd w ukryciu z powrotem sobie gdzieś popłynie w inne miejsce. Taka standardowa procedura, która się dzieje. Ważne jest to, że ten moment spotkania musi być bardzo dobrze zsynchronizowany. To jest 24 sekundy, kiedy jeden się wynurza, a drugi nadlatuje, kiedy są razem, bo w ciągu tych 24 sekund od momentu spotkania musi nastąpić zejście tych silsów na pokład okrętu. Jak przekraczają ten czas, rośnie ryzyko detekcji i z każdą sekundą właściwie trzeba byłoby tą akcję odwołać, gdyż jest ryzyko, że no, zostaną wykryci. Mimo że to morze czy ocean z tej perspektywy nie wygląda jakoś bardzo dramatycznie, to w rzeczywistości tam dość mocno wiało, z tego co mówił David, i te fale wcale nie były takie malutkie, co oznaczało, że te dwie jednostki raczej nie były stabilne. Ten helikopter chodził na boki, ten okręt tam w tych falach, to też tam one się mocno rozbijały. No jest innymi słowy zagrożenie, że jak któryś z silsów wpadnie do wody, to akcja jest odwołana, bo na pewno wtedy przekroczymy 24 sekundy, zanim go z powrotem wyciągniemy i musimy się rozstać. I teraz zgodnie z doktryną, w której on był wychowany, za całą operację odpowiada kapitan. To byłoby wpisane, że on jest decydentem w tej sytuacji. Teraz na kolejnym slajdzie zobaczycie jego widok. David po raz pierwszy był w tej roli, więc postanowił zrobić zdjęcie, bo coś go tknęło, że jest to jakiś rodzaj bezsensu. To jest jego widok. On tyle widzi, ma te 24 sekundy, ma krótkofalówkę, huk helikoptera plus to, co robiło morze, powodowało, że w zasadzie ciężko było cokolwiek tutaj zdecydować, więc po kilku krzykach do tej krótkofalówki, że on czegoś tam nie widzi albo coś, a ludzie pytali, no to co mamy robić, jak mamy reagować, kapitanie, potrzebujemy rozkazu, ale w ogóle to prawie cię nie słyszymy, może machnij chorągiewko, ale co oznacza, że jak mam wam... No, szybko się zorientowali, że tak to nie zadziała, a on też zorientował się, że oni potrzebują jako ci o najniższym morale, najniższym poziomie realizacji misji, jakiś od niego takich bardzo jednoznacznych wskazówek w sytuacji decyzji. Więc zorientował się, że tak to być nie może i zaczął się zastanawiać, to jak to ma wyglądać, jak to ma wyglądać zarządzanie tym okrętem, bo mają mało czasu i że w zasadzie, jak wrócimy do poprzedniego obrazka, tego, gdzie widać obydwie jednostki, to on się zaczął zastanawiać, to kto tu powinien o czym decydować, w jakim momencie, jak to powinno wyglądać w praktyce i że jego rola, czy on ma być na tym mostku, jeśli na mostku, to po co, gdzie on powinien być w tej akcji. Przecież no,
w zasadzie powinien trzymać tą linę tutaj na dole, ale czy kapitan powinien trzymać tą linę na dole, a co wtedy jakby z ogólnym obrazem sytuacji? No i on postanowił o tym z tym swoją, z tą swoją załogą po prostu porozmawiać, zadając im różnego rodzaju pytania, na które oni nie do końca znali odpowiedzi i raczej wpatrywali się w niego jak z taką trochę takim poczuciem, Boże, kogo oni tutaj wysłali, no co za człowiek, on powinien wiedzieć, dlaczego nam zadaje pytania, dlaczego on brzmi jakby czegoś nie wiedział, to jest trochę ryzykowne, co to za kapitan w ogóle, co tu się zaczyna dziać. A on był już w takim trybie, że zaczynał nazywać, czego mu w tej całej sytuacji brakuje i czuł, że to nie do końca jest zgodne z tym, czego się uczą w szkole oficerskiej. I na dwa slajdy dalej zobaczymy taki pierwszy model, który mu się ukuł, model, który nazwał 3C, po polsku 3K, czyli kompetencje, klarowność i kontrolę. Te słowa nam się już tu pojawiały w naszym wystąpieniu. Kompetencje, klarowność, kontrola. Stwierdził, no słuchajcie, my chyba musimy dążyć do sytuacji, w której każdy bierze kontrolę za siebie, ale żeby tą kontrolę mógł mieć, to musi mieć klarowność ten ktoś i musi mieć kompetencje. Klarowność, czyli co jest celem całej misji, z jednej strony taką strategiczną kontrolę, co ma być efektem, w jakim czasie, co tu jest krytyczne, ale z drugiej strony taką operacyjną, czyli za co ja odpowiadam, jaki jest mój wpływ na innych, na sygnał kogoś, co ja mam zrobić, a czego nie robić. No i zaczął się pojawiać taki model, w który dla ludzi zabrzmiał znowu dość niebezpiecznie na zasadzie, czy on chce przerzucić na nas jakąś odpowiedzialność za coś, co ten człowiek kombinuje. No a w jego głowie była ta metoda na to, żeby nie doprowadzić do błędów. Czuł dużą frustrację u tych ludzi, więc jak zapobiec frustracji, stwierdził, trzeba jakoś ich zaangażować, trzeba coś tutaj kombinować. Po to, żeby no, stwarzać taką właściwy, jasny kierunek dla wszystkich, czyli właśnie taką klarowność strategiczną. I Traf chciał, że kolejna sytuacja, która się zdarzyła, była dla niego jeszcze większym wyzwaniem. Ja wam ją króciutko opowiem. To była sytuacja, w której ćwiczył kolejny manewr, manewr awaryjnego zanurzenia. To było dwa tygodnie później. Ten manewr awaryjnego zanurzenia polega na tym, że kiedy nie działa silnik atomowy, jednostka musi się zanurzyć na silniku elektrycznym, który jest dużo mniej wydajny, trzeba to przećwiczyć, żeby mieć pewność, że to zadziała we właściwym tempie, bo największą ochroną dla okrętu podwodnego jest zanurzenie się, jego niewidzialność, niesłyszalność, więc cicho, głębiej jest bezpiecznie. Więc postanowił przećwiczyć ten manewr awaryjnego zanurzania, stanął na swoim mostku i wydał komunikat do swojego pierwszego oficera. Ćwiczymy manewr awaryjnego zanurzania. Uwaga, podaję komunikat. 2/3 mocy i kąt nachylenia 15 stopni. Na okrętach podwodnych jest tak, co pewnie zaobserwowaliście na różnych filmach, że jak taki manewr zanurzania się odbywa, niekoniecznie awaryjny, to się trochę przechyla dno, w związku z tym kapitan czuje od razu reakcję okrętu i widzi, że coś się zmienia. Więc on tutaj mówi, no ale to nic się nie zmienia, panowie, co jest grane? Oni mówią, no nic się nie zmienia, ale no, rozkaz wydałem. No ale wydajesz rozkaz, mówi do tego swojego pierwszego oficera, ale tutaj nie widzę żadnej zmiany, więc może powtórz ten rozkaz. No oficer tam powtarza ten rozkaz, dalej nic się nie zmienia, więc David zaczyna pewne śledztwo. No mówi, a to wiesz, co się stało? No nie wiem, ja przekazałem rozkaz, panie kapitanie, także to nie wiem. No, więc kapitan idzie sam do maszynowni, sprawdza, jaka jest reakcja. No i po kilku głębszych pytaniach dowiaduje się ku swojemu zdumieniu, że na Santa Fe nie ma takiej funkcji jak 2/3 zanurzenia, bo jest to okręt nowszy niż jego US Olympia, na której on służył. W związku z tym no, nie miał okazji sobie zrobić update'u, jak to wygląda na tych nowszych jednostkach. Tam po prostu inne były miary i inaczej to określano. Więc on sobie zdał sprawę, że popełnił straszny błąd. Wraca do tego pierwszego oficera, który mówi, no panie kapitanie, no, ja nie mogę kwestionować decyzji pana kapitana, bo to jest bunt, to ja takich rzeczy sobie tutaj nie wyobrażam. Ja raczej, panie kapitanie, jestem od tego, żeby przekazywać rozkazy pana kapitana, a nie żeby coś tutaj przed załogą kwestionować, panie kapitanie, na Boga. A więc kapitan zorientował się, że zaczyna dotykać w akcji, w praktyce powody, dla których
Ten okręt trzymał się uporczywie swojej 52. pozycji. I no, pierwsza rzecz, z jaką musiał sobie poradzić, to generalnie duży wstyd, bo na tej puszce 120-metrowej, 15-metrowej szerokości wrzało, tam echem się roznosiło, co to się stało. Każdy z ust do ust przekazywał, że kapitan nie zna tej jednostki. Jest bardziej dramatycznie niż sądzili. To był moment, w którym właściwie zaczęli już zbierać na niego papiery. Kiedy robiliśmy taki webinar dla Polski z Andym, pierwszym nawigatorem głównym, mówił, że on był na czele ruchu oporu. Oni się bali, że ten człowiek jest szalony bądź aż tak niekompetentny. Wiedzieli jedno, trzeba go zamienić. Metoda, zebrać papiery. Zebrali ponad 100 podpisów. Te papiery dalej leżą u Andy'ego w sejfie, ale już jako pamiątka po gigantycznej zmianie, a nie dowody w sprawie. David musiał sobie poradzić ze wstydem, ale jako człowiek, który jest niezwykle analityczny, głęboki i bardzo odpowiedzialny, zaczął konstruować rozwiązanie na tą sytuację i zastanawiał się, co tu zrobić, więc jego analityka wzięła górę i powstało coś bardzo prostego, bardzo takiego namacalnego, co zobaczymy na kolejnym slajdzie, model, który on nazwał No-Tell, czyli mówi sobie, no ja czasami wiem, a czasami chyba nie wiem. No. Ja w związku z tym mogę mówić, mogę nie mówić. Powstały mu takie cztery ćwiartki, lewa, górna, to jest wiem i mówię. Jako lider wiem i mówię. Lewa, dolna, nie wiem, ale mówię. Prawa, dolna, czyli nie wiem, nie mówię. Nie znam się, to się nie wypowiadam. I prawa, górna, wiem, ale nie mówię. No, jak się domyślacie, David sobie namalował to na swojej serwetce, to stwierdził, no chyba byłem w ćwiartce, nie wiem, a mówię, a dałbym sobie rękę uciąć, że byłem w lewym górnym rogu, czyli wiem i mówię, kurczę, czy ja mogę sobie zaufać, czy ja wiem, kiedy wiem, bardzo w takie podstawowe, ale głębokie pytania zaczął sobie zadawać, kurczę, nie wiem, nie wiem, czy ja wiem, a jak się będą różne akcje działy, misje, czy ja jestem w stanie sobie zaufać? Nawet jakbym poznał tę maszynę, jakbym teraz dzień i noc łaził, wszystko pytał, poznawał każdą rzecz, to czy ja będę w stanie potem to wszystko, kiedy na zewnątrz warunki będą się zmieniały, kiedy, no, można powiedzieć, że wojsko od dawna żyje w tym świecie VUCA, 20 lat temu oni mieli poczucie VUCA, niepewności, niejednoznaczności, że do końca nie wiesz, co się wokół ciebie dzieje, zwłaszcza jak jesteś w okręcie podwodnym, gdzie nie masz ani okna, ani niczego innego, co może ci posłużyć za obraz. To co jest jedynym sygnałem dla ciebie, to dźwięk, czyli sonary, za pomocą których ty możesz dokonywać jakiejś detekcji i rozpoznawać, co się wokół ciebie dzieje. To wszystko jest bardzo niejednoznaczne, niepewne. Czy ja mogę być pewien swoich decyzji w takich sytuacjach? Powiedział, nie mogę być. Muszę tych ludzi na to przygotować i muszę im to ujawnić. Więc zaczął pokazywać im tego typu rozwiązania, tego typu mechanizmy, mówiąc, ja nie mogę wam dawać rozkazów w sytuacji, gdy pewnych rzeczy nie wiem. Moim obowiązkiem jest wiedzieć, ja się z tego nie zwalniam i dlatego do was będę teraz przychodził, pytał o wszystko. Co na początku też w załodze wzbudziło bardzo duży niepokój i niepewność, bo się zastanawiali, Boże, on naprawdę chodzi i pytał wszystko, który naprawdę tego wszystkiego nie wie. Dotychczasowi kapitani chociaż udawali, że wiedzą, no, albo no, jakoś tak stwarzali poczucie takiego bezpieczeństwa, no, że jakoś to tak brzmiało, że się czuliśmy w miarę bezpiecznie w tej sytuacji. Ten jest beznadziejny. Ale krok po kroku te papiery na Davida lądowały gdzieś coraz głębiej w jakiejś szufladzie, bo oni się przekonywali, że kiedy on przychodzi do nich i mówi, nie wiem, to nie znaczyło to, że jest bezradny i totalnie nie panuje nad sytuacją, tylko prowokuje ich myślenie. Zaczęli zdawać sobie sprawę, jakie były konsekwencje sytuacji, w których lider, kiedy był w ćwiartce, wiem i mówię tej lewej górnej i zawsze ten kapitan im wszystko mówił, jak daleko poszła ich bezradność, jak daleko poszli w rolę do rodzic, dziecko, jak bardzo pozbyli się odpowiedzialności za to, co robią, pozbyli się odpowiedzialności za myślenie, jak dalece ta ich kultura, w której trzymali się kurczowo swojej ostatniej pozycji, wynikała właśnie z tej wyuczonej bezradności, z tego niemyślenia, niekombinowania, nie szukania rozwiązań. Jak daleko poszli w tym wszystkim jeszcze w silosy, bo jak jest trudno, no to mamy tendencję do tego, żeby się granulkować w swoich zespołach i się konfliktować. On zastał tam
na 140-paroosobowym okręcie co najmniej 7 silosów, które ze sobą były w konflikcie. Jedną z rzeczy, które wydawał jako jeszcze rozkazy ostatnie, to zakaz mówienia oni, a mówienia wyłącznie my. Więc doświadczał sytuacji, w której przychodził jeden z oficerów i mówił: panie kapitanie, oni znowu nie zamówili tej części. A kapitan: ale na coś umówiliśmy? Aha, że my. Panie kapitanie, że my nie zamówiliśmy tej części, ale to, no bo my mogliśmy w sumie im wcześniej o tym powiedzieć, to zostawmy to, panie kapitanie, bo jakaś trudna rozmowa się robi, to ja to sam załatwię, pogadam z nimi po prostu. Nie? Jakby tam uczyli się krok po kroku, jak przewidywać pewne sytuacje, jak się dogadywać między sobą wcześniej, zanim pojawi się problem. No więc wracając do naszego modelu, chodził, pytał, mówił nie wiem, dopytywał różne rzeczy, zdobywał wiedzę tak, by stawać się liderem w ćwiartce prawej górnej, ale żeby świadomie nie mówić, najczęściej nie mówić jako pierwszy, bo chciał mieć ten efekt, w którym ludzie myślą, w którym ludzie działają, w którym ludzie przejmują odpowiedzialność, a swoją rolę skupił głównie na tym, żeby albo coś korygować, jeżeli z jego perspektywy brzmiało coś niebezpiecznie, albo certyfikować, co nazywał bardzo mocno, kiedy słyszał o elementach, które pojawiały się jako już gotowość do przejmowania odpowiedzialności. Kiedy po paru treningach ktoś mówił: panie kapitanie, ja to już czuję. Mówił: no to certified, to już do mnie nie przychodź po moją decyzję. To już to mamy ten temat dogadany. I bardzo ważną rolę w tym procesie przejmowania odpowiedzialności odgrywała komunikacja, jak słyszycie. Na kolejnym slajdzie jest taki, można powiedzieć, symboliczny parametr tej komunikacji, w której zauważył, że ludzie nie mówią na głos to, co tak naprawdę myślą. I wprowadził zasadę myślenia na głos. Co widzisz? Jakie masz przeczucia? O czym myślisz? No zdarzyło się przy jednej z historii, kiedy ktoś do niego podszedł i mówi: panie kapitanie, ja wiedziałem, że ten manewr tu się nie uda, bo tam kolega był niegotowy, on tego jeszcze chyba nie czuł, że jest niegotowy, ale ja to czułem, że to nie wyjdzie. Więc David do niego mówi: człowieku, ale to mów mi na przyszłość takie rzeczy, no bo czemu ty teraz mi o tym mówisz? Wprowadzam zasadę, kochani, że jak macie jakieś przeczucia, przemyślenia, doświadczenie z czymś, że coś jest nie okej, że coś jest niegotowe, mówcie na głos, czyli thinking loud, myślcie na głos, to jest zasada numer jeden. Więc wprowadził komunikację, żeby ludzie zaczęli mówić, co widzą, co myślą, jakie mają przeczucia, tak by docelowo zaczęli się też komunikować coraz bardziej zamierzam. To był dla niego przełom w odpowiedzialności, całe podejście swoje nazwał intent-based leadership, czyli takie podejście, w których koncentrujemy się na zamiarach, na intencjach, czyli wracając do przykładu awaryjnego zanurzenia, jakby na bazie tego mówił do nich: ja popełniłem błąd w tym przykładzie, bo ja powinienem powiedzieć: zamierzam przećwiczyć manewr awaryjnego zanurzenia i na tym poprzestać, a dalej jak go przeprowadzić, powinienem zostawić decyzję wam. Ja się powinienem skupić na tych zamiarach. I tak, żebyśmy w ogóle zarządzali w ten sposób, żebyśmy mówili o zamiarach. Jak ktoś mówi o zamiarach, to ktoś się może do tego przygotować, albo ktoś może to skorygować, albo ktoś może powiedzieć: my to samo robimy, może zawrzyjmy szeregi i zróbmy coś razem, skoro ty to zamierzasz. Więc to słowo zamiar było bardzo bliskie już przejmowaniu odpowiedzialności i wchodzeniu w taką kulturę, w której to ludzie zaczynają być właścicielami jakichś tematów, właścicielami miejsc, w których działają. No i brakowało często tego, żeby powiedzieć, że coś już zrobiliśmy, że coś już się zadziało, stąd to dopełnienie poprzez komunikat zrobiłem. Na bazie tego została ukuta pewna metoda, zaraz do niej wrócę, ale zanim, bo to pewnie już na podsumowanie całego naszego spotkania, to Łukasz, czy są jakieś komentarze? Widzę, że tak, które warto byśmy sobie teraz tutaj omówili. Tak, jest pytanie od Marcina. Marcin pyta, znowu Dania, jak badać poziom odpowiedzialności samozarządzania i tym podobne w procesie rekrutacji? Czy możesz polecić jakieś narzędzia, metody i tym podobne? Przyznam, że nie jestem specjalistą od tego, więc chyba nie chciałbym się tutaj mądrzyć. Jeśli są inni, którzy bardziej się na tym znają dzisiaj tutaj, to powiedzcie coś, proszę, napiszcie. Ja znam kilka narzędzi, ale nie mam przekonania, że są najlepsze, bo się tym nie zajmowałem.
Okej, to może pójdźmy dalej z prezentacją. Dobrze. Mamy jeszcze 15 minut, także spokojnie zdążymy. Dobrze. Jak wracamy do prezentacji, to chciałbym dwie rzeczy. Gdybyśmy wrócili do takiego slajdu, który nazywa się drabina liderska, to jest 20 slajd. I to jest jakiś rodzaj podsumowania tego, co David na poziomie komunikacji wprowadzał od strony liderskiej, czyli mówił tak, i dalej to robi, bo od lat już w tej chwili 10 pracuje z biznesem w różnych miejscach na świecie, właściwie takim najbardziej na wschód oddalonym przyczółkiem Davida jesteśmy właśnie my, For Results, gdzie właśnie z tą całą metodologią pracujemy jako jednym z elementów budowania kultury odpowiedzialności, że kiedy przychodzą liderzy, kiedy przychodzą do lidera pracownicy na tym najniższym poziomie, mówią, szefie, jaka decyzja, to masz jako lider do wyboru odpowiedzieć na to pytanie. Najczęściej znasz odpowiedź. Albo wejść w drabinę liderską. Ta drabina liderska stała się dla niego na okręcie, a potem z czasem w różnych firmach, w których wprowadzane było przez niego czy przez nas, takim jednym z narzędzi, które pomagały uruchamiać ten potencjał ludzi. I jak widzicie, jest to bardzo spójne z tym, widzę, zamierzam, zrobiłem, czyli co widzisz, pracowniku, w tym kontekście twojej decyzji, którą masz podjąć, jakie ty masz obserwacje w tym temacie, co w związku z tym myślisz o tej całej sytuacji, jak mógłbyś zadziałać, czyli tak widzicie, to są takie pytania budujące gotowość, nie zawsze w każdej rozmowie, każde z tych pytań musi się pojawić niedokładnie w tej formule, ale można powiedzieć, że to jest jakiś taki wzorzec, model, który prowadzi do tego kluczowego pytania, no to co w związku z tym zamierzasz zrobić? I to jest taki, można powiedzieć, krytyczny moment. David boi się wyższych poziomów, czyli 6. i 7., który określił, a mówi, jak już coś zrobiłeś i przychodzisz po fakcie, no to ja już nie mogę na to zareagować. Ale pamiętajmy, że to jest człowiek, który był na okręcie podwodnym i wolał mieć tą komunikację zamierzam często niż zrobiłem. Niemniej jednak w biznesie myślę, że nam często brakuje tego, żeby pracownik mówił, co zrobił, a ten najwyższy poziom to jest taki, w którym ktoś tak dalece idzie już w poczucie odpowiedzialności za obszar, którym zarządza, którym się zajmuje, że planuje strategicznie, co zamierza zrobić, jak zamierza rozwijać różne sytuacje. I tu wam przytoczę taki mały case chociażby z naszego podwórka, kiedy For Results, w niedużej organizacji, jesteśmy organizacją 50-osobową, kiedy u nas wprowadzaliśmy taką kulturę i to podejście, to też bywały sytuacje, w których mówiliśmy sobie, no to jako odpowiedzialny za klienta podejmuj decyzję. I pamiętam sytuację, że przychodzi ktoś do mnie i mówi, słuchaj, wiesz, tu miałem taką sytuację, że już klient w zasadzie jest zdecydowany, mamy zrobić duży 2-letni program. Ja mówię, no pamiętam. Mówi, no ale widzisz, mieliśmy podpisywać umowę, ale klient zadzwonił i mówi, że chce 10% rabatu. Ja mówię, no ale to tak w ostatniej chwili, teraz, kiedy już jesteśmy w zasadzie po negocjacjach. Maciek, czemu oni tak robią? No, to była sytuacja, w której przychodzi do mnie Maciek i mówi trochę między wierszami, pomóż mi podjąć decyzję, albo właściwie podejmij za mnie. A więc Maciek mówi, no właśnie, tak w ostatniej chwili, no i co byś zrobił? No i ja teraz odegram taką negatywną reakcję lidera, negatywną, zresztą sam ocencie, bo ja pamiętam z tej sytuacji, że ja poszedłem coś takiego bardziej, no wiesz, no to jest twój obszar odpowiedzialności, to jest coś, co ty powinieneś tutaj zdecydować, nie, bo to twój klient, jesteś bliżej informacji, no ale jak mnie pytasz o zdanie, to ja uważam, że 10% w sytuacji po negocjacjach to jest zdecydowanie za dużo, także ja bym nie dawał. No co Maciek, czyli nie dawać, nie? Ja też tak czułem, że nie dawać. Pewnie, dobra decyzja Maciek. No i potem mieliśmy refleksję, kto tak na końcu podjął tą decyzję, czy ja, czy Maciek przy moim zachowaniu. Kto był tutaj odpowiedzialny? No dałem się sam sobie wkręcić i wejść w to czerwone pole, czyli jaka decyzja. Ale kiedy poprowadziliśmy to już bardziej wzorcowo drabiną liderską i nazwaliśmy sobie, że co ty Maćku widzisz w tej sytuacji, on opowiada, jak to tam właśnie zakupy się pojawiły, że one potrzebują też jakiegoś sukcesu, że to dlatego, ponieważ wcześniej było minięte, a co myślisz o tym, jak to można zrobić, no, że zakupy muszą mieć swój sukces, że tu trzeba coś im dać, ale myślę, że to jest sytuacja bardziej negocjacyjna niż
dawania tak po prostu rabatu, to co zamierzasz, co mógłbyś zrobić może jeszcze tak wcześniej, co mógłbyś zrobić? No mógłbym na przykład znaleźć pozycje, które może nie są krytyczne w budżecie, może mi je zdjąć, na przykład druk materiałów, który jest bardzo drogi, bo tam na połysku w papierze grubym, a moglibyśmy to jakoś inaczej zrobić, może elektroniczne materiały dalej piękne, to ile to procent, tam się pojawia jakaś cyfra i macie krok do kroku i jakby dochodzi do wniosku i mówi, to wiesz co, to ja zamierzam zadzwonić, umówić szybko spotkanie, zaproponować im, że to będzie 5%, ale z takich pozycji budżetowych potrzebujemy zrezygnować. Może 1% dorzucić, żeby tutaj zakupy miały poczucie satysfakcji, że coś też mają, ale więcej nie, bo to już jesteśmy po negocjacjach, więc bylibyśmy pod wodą. Mówię, no to Maciek, daj znać, jak poszło i działaj. Więc też uczyliśmy się na tej drabinie, jak taką kulturę w naszej organizacji wprowadzać i jakie efekty nam to może dać. A całym fundamentem takiej kultury, coś co przeżyliśmy na sobie, jest bezpieczeństwo psychologiczne, o którym mówiłem bardzo mało, ale myślę, że tak na podsumowanie przejdziemy do slajdu ostatniego, gdzie mamy takich 6 filarów kultury odpowiedzialności, jeszcze dalej. O tutaj, 6 filarów kultury odpowiedzialności i pierwszym z nich jest właśnie budowanie bezpieczeństwa psychologicznego, czyli jak powodować w organizacji, żeby ludzie mogli być sobą, żeby mogli mówić to, co myślą, to, co uważają, żeby mogli mówić też o błędach otwarcie, a nie ich unikać, żeby nie byli traktowani gorzej, kiedy myślą inaczej niż reszta, kiedy mogą mówić otwarcie o tym, że w sytuacji, w której lider ma takie zdanie, oni mają inne zdanie. Kiedy to diversity naprawdę jest nie politycznym tekstem, ale taką realną opcją, w której ludzie korzystają z tego, że ktoś myśli inaczej i działa inaczej. To bezpieczeństwo psychologiczne jest fundamentem, które my sami na sobie przekonaliśmy się, że jeśli od tego nie zaczniemy, żeby dawać ludziom taką przestrzeń, tworzyć spotkania, w których każdy może się wypowiedzieć na równi z każdym innym, dla każdego jest atencja, dla każdego jest słuchanie, to dopiero wtedy mogliśmy liczyć na to, że jakieś parametry związane z decyzjami bliżej informacji zaczynały rosnąć, że jak dawaliśmy większą klarowność i kompetencje, to można było tą autonomię, czyli kontrolę przez pracownika przekazywać, że jeżeli się nie wchodzimy w jakieś gadanie o jakimś temacie, ale bardziej, żeby próbowanie, ktoś ma jakiś pomysł, to mówimy spróbuj, zadziałaj. To zaczyna się wtedy rzeczywiście realna zmiana i zaczynamy wchodzić w doświadczenia, a nie w gadanie o czymś tylko i wyłącznie, co nas może nieźle zmęczyć i że traktujemy jak właśnie to środowisko wody dla pingwina, które trzeba dobre środowisko stworzyć, żeby ludzie mogli pływać, a nie żeby zmieniać pingwina, zmieniać ludzi i za wszelką cenę zmieniać jego sposób działania, bo to wtedy się nie sprawdzi. Te filary właśnie związane z podejściem też do błędów, tak jak tutaj widzicie, to dopiero są elementy, które budują kulturę odpowiedzialności i na nich też to narzędzie do badania, ten sonar jest oparte, że te 6 parametrów badamy za pomocą stwierdzeń, które pokazują bardziej hierarchiczne podejście, bardziej tradycyjne versus właśnie to nowoczesne, to związane z podejściem dającym ludziom odpowiedzialność i tworzącym środowisko do brania odpowiedzialności. Na tym jest to badanie oparte. I to jest co na dzisiaj dla Was przygotowałem, o czym chciałem opowiedzieć, bazując na tym, co Ty, Łukasz, mówiłeś, że im więcej case'ów, tym lepiej. Mam nadzieję, że to odpowiada, a też liczę na to, że są jeszcze jakieś pytania, stąd zostawiam te ostatnich parę minut. Tak, ja bym miał jeszcze pytania już ode mnie, bo to, co teraz mówiłeś o tej kulturze, o tych filarach, tak, tworzenia kultury odpowiedzialności i teraz pytanie, czy tu jest jakaś ścieżka, czy jakiś pierwszy krok, czy ta kolejność tutaj jest losowa, czy jednak jest jedna konkretna sprawdzona ścieżka, jakiś być może szablon, czy dobre praktyki, które mógł ktoś by zastosować w swojej działalności na start? Mamy taką ścieżkę i jednocześnie mamy taką na przykład praktykę, że co roku ją weryfikujemy. Mhm. Teraz się zbliżamy, 22 grudnia mamy spotkanie weryfikujące naszą ścieżkę, bo co roku ją zmieniamy.
gdyż się okazuje niedoskonała, ale tak naprawdę to, co odkrywamy od kilku lat, to że potrzebujemy być bardzo elastyczni z tą ścieżką. Czyli mimo, że mamy pewne założenia, to każdy klient jest, każda sytuacja, każda firma jest inna i trzeba to modyfikować. Więc jakby celem tych naszych spotkań corocznych, takich podsumowania całego roku różnych projektów jest to, żebyśmy budowali swoją elastyczność. Najczęściej pierwszym krokiem jest bezpieczeństwo psychologiczne. I to jest z jednej strony dobrze, bo wiadomo, od czego zacząć, więc zaczynamy często od pomiaru tego bezpieczeństwa psychologicznego na poziomie zespołu, czyli zespół wraz ze swoim liderem patrzymy, co się dzieje, zespół patrzy i na podstawie tego podejmuje decyzję, jak to bezpieczeństwo budować. To na szczęście, ale z drugiej strony, na szczęście, że wiadomo, ale z drugiej strony, jak się sami domyślacie, to nie jest coś, co się buduje w tydzień albo w miesiąc. Bezpieczeństwo psychologiczne to pewien proces, więc to zbudowanie bezpieczeństwa przy... To oznacza jakiś element zaufania, przewidywalności. To wymaga czasu, wielu interakcji między ludźmi w zespole, żeby oni sobie to bezpieczeństwo zbudowali. To się buduje w parę miesięcy, więc nie czekamy, aż ono się zbuduje całkiem, bo często organizacja chce już iść z tą odpowiedzialnością dalej, więc równolegle z procesem, który rozpoczął się od budowania bezpieczeństwa i będzie trwał parę dobrych miesięcy, uruchamiamy podejście związane z tym, żeby na przykład uruchomić myślenie, decyzję bliżej informacji. I to decyzję bliżej informacji to oznacza, że szukamy takich decyzji, gdzie ryzyko jest małe, o którym mówiłem, jest akceptowalne, kompetencje i klarowność pracowników są już na tyle wysokie, że tak naprawdę musicie zacząć od tych nisko wiszących owoców i się zakontraktować w zespole, w których decyzjach tak naprawdę moja rola jako lidera jest już zbędna, że ja tworzę jakieś wąskie gardło, że do mnie przychodzicie. Może mamy już taki nawyk, może ja tak stawiam oczekiwania, że lepiej jak do mnie przyjdziesz. Ale tak na koniec dnia nie jest to potrzebne. Przyjdź jeszcze raz, dogadajmy, zakontraktujmy się, żebyś takie decyzje mógł już podejmować samodzielnie i poczuć przyspieszenie, że z czymś już nie czekasz. Więc to jest taki najczęstszy drugi element. A patrząc w drugą stronę, gdzie jest limit tej decyzyjności? Tak? No bo ja rozumiem, że pewne limity są, nie wiem, czy to są limity kwotowe, czy to są limity co do zakresu tej odpowiedzialności, no bo jeżeli damy w organizacji, członkom organizacji tam swobodę do podejmowania decyzji, super, ale w którymś momencie się może okazać, że nie wiem, ktoś rozwali ścianę w fabryce, tak? Też o takiej sytuacji słyszałem. No o ile w informacji to jest kwestia wygrania pewnych plików od nowa i to jest relatywnie szybka sprawa, no to w fabryce postawić nową ścianę z powrotem już nie jest taką szybką sprawą, jest kosztowne. Tak. Więc pytanie, jak te limity tutaj się ustanawia? Nie ma tu takiego jednoznacznego, bo to wszystko zależy od każdego case'u, prawda? Czasami te limity są przyznawane właśnie kwotowo. Czasami organizacja przesuwa sobie te limity w trakcie procesu, bo widzi, że bardzo zachowawczo podchodziła. Czasem jest tak, że lider bierze jakąś odpowiedzialność i to jest jego rola, tak w Tefalu to wygląda, żeby nazywać, za co ty już pracowniku jesteś gotowy przejmować odpowiedzialność i przejmować autonomię. I to jest bardzo indywidualne. Po prostu oni zawsze to w dwójce, w jakichś swoich jeden na jeden co tygodniowych czy co miesięcznych ustalają, gdzie ty jesteś w tym procesie autonomii. Więc no, a to jest jedna jakby część odpowiedzi, a druga część, zawsze takim kluczowym wyznacznikiem jest, kto jest bliżej informacji. Czyli jeżeli ja mam za zadanie kupić spółkę inną, którą znam w miarę, dlatego chcę ją kupić, to nie przerzucam odpowiedzialności za zakup tej spółki na swoich pracowników. Ja jestem najbliżej informacji i to jest moja odpowiedzialność. Ja się muszę radzić, ja potrzebuję usłyszeć jakieś warunki czy spostrzeżenia innych osób, ale to jest moja decyzyjność, więc ja pewne tematy wręcz jeszcze bardziej do siebie zagarniam, trochę jak z tą recepcją, bo ja jestem bliżej informacji, nie mogę obarczyć innych odpowiedzialnością za jakąś decyzję, ale chcę z nimi to bardziej konsultować na przykład. Okej, okay. No idąc dalej jeszcze w tym ostatnim slajdzie, który omawiałeś, to w którym momencie poznamy, że osiągnęliśmy sukces? Czy jest tak, że ustawiamy sobie jakiś cel, że teraz ludzie będą samodzielnie podejmować decyzje, czy w którymś momencie, nie wiem, badamy, tak jak na początku pokazałeś, poziom zadowolenia, jeżeli dobrze pamiętam, obsługi klienta, tak w tym kontekście legendarności, czy jakoś inaczej? W którym momencie poznajemy, że osiągamy sukces? Jak to mierzyć? Miar tu pewnie dużo jest. Jedną z nich jest to, że na przykład Tefal mierzy to sobie właśnie Great Place to Work.
i to jest dla nich ważna rzecz, ale gdyby to Great Place to Work pokazywało 86%, a oni czuliby w zachowaniach ludzi, że jest niespójność, nie cieszyliby się tym wynikiem. Okay. Po zachowaniach to widać i czuć, i każdy, kto był w Tefalu i w sklepie, ale też na takich dwudniowym tour, to czuje, że Great Place to Work. Ja znam organizację, w którym wychodzi bardzo wysoki poziom zaangażowania, ale wiem, że on wynika bardziej z tego, że na przykład ludzie się boją stracić robotę w tej pracy, która im dużo daje przestrzeni na coś, na przykład na jakieś innowacje, i z lęku i z chęci robienia tego mają wysoki poziom zaangażowania. Okay. Ale to nie jest ten rodzaj zaangażowania, o który według mnie chodzi, ten wewnętrzny takiej samodeterminacji. My mierzymy tym sonarem i on nam pokazuje, że jak w skali od 0 do 10, bo tak jest stworzony ten sonar, wyniki na poszczególnych filarach przekraczają 8,5, to mamy do czynienia z dojrzałą kulturą odpowiedzialności. Jak przekraczają 8,5. 8,5 to jest taki minimum, poniżej już to czujemy, że to zaczyna wychodzić. Na jakiejś dużej grupie statystycznej. Podobnie jest z bezpieczeństwem psychologicznym. Jak sięgamy przy podobnej skali 8,5-9, można powiedzieć, że to bezpieczeństwo psychologiczne jest zbudowane. Jak jesteśmy... A najczęstsze wyniki wychodzą między 4 a 6 w wielu organizacjach hierarchicznych, to można powiedzieć, że tam są jakieś wysepki, że jest dobrze, ale w większości przypadków dobrze nie jest. Rozumiem. Okej, czyli taka metodyka. Okej, i mamy już czas, także bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za przybycie. Można później nagranie zobaczyć, wrócić do tego. Też wiem, że Sławek jest dostępny na LinkedInie, więc też proponuję zadawać pytania bezpośrednio do niego. Sławku, jakbyś jeszcze tylko mógł zostać na chwilkę, żeby się nagranie zapisało do końca. A jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne śniadanie w drugi piątek. Sławku, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że przybyłeś. Ja bardzo dziękuję. Do zobaczenia wszystkim. Zapraszam na LinkedIna. Dokładnie, do zobaczenia.